Na początek tragedia w Legnicy. Nie żyje młoda kobieta potrącona przez osobowe auto. Kierowca był pijany, stracił panowanie nad samochodem podczas szaleńczej ucieczki przed policyjnym pościgiem. Grozi mu 12 lat więzienia. Andrzej Lampart. Tragedia wydarzyła się rano na osiedlu Sienkiewicza. Miejsce uchodzi w Legnicy za spokojne. Tuż przed ósmą mieszkańcy okolicznych domów usłyszeli głośny huk. Ofiarą wypadku jest 21-letnia mieszkanka Legnicy. Na osiedlu nie ma chodnika i kobieta szła poboczem drogi. Uderzona przez osobowe auto przeleciała nad ogrodzeniem jednej z posesji. Jak się okazało, kierowca, który spowodował wypadek, stracił panowanie nad samochodem, uciekając przed policyjnym pościgiem. Autem podróżowało trzech mężczyzn. Kierowca był pijany. Ten stan nietrzeźwości to około 2,5 promila alkoholu. Kierowca i pasażerowie auta zostali zatrzymani. Planujemy wykonanie w dniu jutrzejszym czynności procesowych ze sprawcą tego wypadku i nie ukrywam już na chwilę obecną, że w świetle tych poczynionych ustaleń planujemy też skierowanie wobec niego wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. O sprawcy wypadku wiadomo, że ma 24 lata i legitymuje się ukraińskim paszportem. Z policyjnego rejestru wynika, że za kierownicą usiadł po pijanemu nie po raz pierwszy. Ma bowiem dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pan, odstrójmy się.